Ja bym się chciała z wami podzielić historią z mojego życia. Kiedyś usłyszałam, że świadectwo dzieli się na chwalebne i haniebne, i to będzie ta historia dotyczy właśnie tej drugiej kategorii, tak? Ale chcę wam coś pokazać. Wiecie co, jakieś 7-8 lat temu weszłam w takie zwiedzenie, że nie potrzebuję kościoła, nie potrzebuję ludzi z kościoła. Ja jestem już na tyle silna duchowo, mam przecież Ducha Świętego, on mnie będzie prowadzić. I zgadnijcie, w jakim momencie życia przyszło do mnie to zwiedzenie. W momencie, kiedy byłam u szczytu swoich możliwości, kiedy było mi najlepiej w życiu, kiedy mi świetnie szło na studiach, zaczęłam drugi fakultet, bo dostawałam cały czas tylko piątki, więc miałam też stypendium naukowe. Kiedy sytuacja w mojej rodzinie materialnej się bardzo poprawiła, kiedy odkryłam, że jestem fajną osobą, fajną dziewczyną, że się mną inne osoby też interesują, w tym momencie przyszło do mnie takie zwiedzenie. Diabeł wykorzystał dziury w mojej duszy. Ja nie zmieniałam swojego umysłu, ja nie pracowałam na swojej duszy. W momencie, kiedy odwróciłam swój wzrok od Chrystusa, no to zaczęła się równie pochyła tak naprawdę w tym momencie w moim życiu. Więc przyszedł do mnie, wiedząc o tym, że żyję w poniżeniu, przyszedł do mnie ze skardą w stosunku do moich braci i sióstr w kościele, więc uważałam się za lepszą osobę od nich. Bardzo szybko wyrosła na tym pycha, więc oczywiście przestałam się kolegować, przyjaźnić z osobami z kościoła, zaczęłam sobie szukać przyjaciół w świecie, więc bardzo szybko zaczęłam wchodzić po prostu w takie relacje, zaczął wchodzić w świat moje życie tak naprawdę. Wiedział o tym, że jestem w systemie uczynkowości i zależy mi na tym, żeby świetnie wypaść, jest perfekcjonizm we mnie, więc uderzył we mnie tym drugim kierunku studiów. Ja zaczęłam tak naprawdę w niedzielę zamiast chodzić do kościoła. Tak sobie mówiłam, że potrzebuję dnia na odpoczynek, tak? No przecież ciągle dwa kierunki stacjonalne, no to przecież to nie jest takie proste, ja muszę odpocząć, ja muszę się pouczyć, bo przecież zaliczenia i tak dalej. Przestałam chodzić do kościoła, przecież mogę się pomodlić później sama. Przecież nie potrzebuję do tego budynku, nie potrzebuję tego ludzi. Uderzył we mnie takim moim deficytem dotyczącym poczucia atrakcyjności takiej fizycznej. Przyszedł do mnie z taką lipą w postaci człowieka ze świata. Ja bardzo szybko weszłam w tą relację, mimo tego, że Bóg mówił, to nie jest człowiek dla ciebie. Ja wtedy w buncie powiedziałam, że przecież miłość wszystko zwycięży, jakoś sobie damy radę. I wyjechałam za tym człowiekiem za granicę. Szybko wróciłam z raną w sercu wielkości pięści, w depresji, z długami, w poniżeniu. Posypało się moje zdrowie, generalnie lipa po całości. I wiecie co, i potrzebowałam naprawdę kilku lat, żeby się w ogóle pozbierać. Ja wtedy nie miałam fundamentu w ogóle, więc ja nie wiedziałam, jak mam się na to wszystko zabrać. I kiedy doczłapałam do kościoła po kilku latach na czworaka, i kiedy ktoś mnie w kościele zapytał, gdzie ja byłam, co się ze mną działo w tamtym okresie, wiecie co, ja nie potrafiłam odpowiedzieć na to pytanie. Było we mnie już tyle martwoty, że miałam takie wrażenie, by ktoś za kilka lat mnie w ogóle wyłączył z prądu. Nie miałam co powiedzieć tym ludziom, co się ze mną działo. Po co ja wam dzisiaj opowiadam tą historię? Ja wam chcę powiedzieć, że to jest taki mechanizm, że najważniejsze jest to, żeby cały czas patrzeć na Chrystusa. Żeby w ogóle nie tracić tak naprawdę w ogóle tego kierunku. Żeby nie wychodzić z prawdy. Prawda bardzo dużo kosztuje, kiedy wychodzisz z tej prawdy, tak jak ja wyszłam. Zapłaciłam taką cenę. Zapłaciłam taką cenę. Więc to, co chcę dzisiaj wam powiedzieć, to to, że mamy wolność. I w tej wolności nawet możesz pójść z diabłem na przechadzkę po piekle, ale pytanie po co? Masz wolność w Chrystusie, masz autorytet do tego, aby nie dać się z powrotem zniewolić. I to, co ja w tamtym czasie mówiłam, tak, że Duch Święty mnie prowadzi, nie potrzebuje Kościoła. Wiecie, dlaczego ja tak mówiłam? Dlatego, że nie chciałam, żeby ludzie wkładali palec w moje życie. Dlatego, że miałam deficyty, dlatego, że miałam mocne zranienia. Nie chciałam, żeby ktokolwiek to oglądał, żeby to wyszło na światło dzienne. Więc też nie pozwalałam, żeby Boża prawda przenikała te rzeczy. Tylko wiecie co, no, to jest prawda, że macie namaszczenie, ja mam namaszczenie od Świętego i wiem wszystko, tak? I ono jest we mnie prawdziwe. Ale Słowo Boże dalej mówi o tym, że jak was pouczyło, tak w nim chodźcie. Mnie ono pouczało i mówiło mi, nie opuszczaj wspólnych zebrań, tak? Na pierwszym miejscu Królestwo Boże, wszystko będzie ci dodane. Ja za tym nie poszłam. Owoc mojego życia był zaprzeczeniem w ogóle tej prawdy. Ja nie byłam posłuszna w tym, wiecie? I to, co dzisiaj wam chcę powiedzieć, to, że nie musicie taką drogą iść. Jeśli ktoś was jest w takim miejscu śmierci, to wyjdźcie w ogóle z tego miejsca, wiecie, bo naprawdę wyjście z prawdy kosztuje bardzo dużo. I to jest niepotrzebna przechadzka, tak naprawdę. Mamy plądrować piekło. Po co takie przechadzki, tak? Nie ma absolutnie na to czasu, nie ma sensu. Więc jeśli dzisiaj jesteś w takim miejscu,
to obudź się i powstań z martwych, a wtedy zajśnie Ci Chrystus. Dzięki. Amen. 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 Kto jeszcze ma coś?